Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Jak zauważyliście, pojawiły się w sklepy pierwsze zestawy dedykowane do poszczególnych nacji pojazdów, samolotów, farby od firmy AMO Miga Jimeneza. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, jak w ogóle pracować z tymi farbami. Już sobie pobawiłem się oczywiście. Jak, co, gdzie i kiedy, ile czego wlać. Oczywiście używam do tego chemii AMO tak samo. Tu mamy rozcieńczalnik. Tu mamy oczywiście cleaner Miga. I chciałbym Wam pokazać właśnie, jakie to są farby i jak nimi malować w ogóle. Troszeczkę powiem Wam, ja mam tą serię do japońskich samolotów, ze względu na to, że będę malował właśnie japońskie samoloty. Tu mam przygotowane materiały, które są pokryte, posłuchajcie, podkładem. Nieśmiertelne skrzydło. Tak wygląda właśnie zestaw farb. Ja oczywiście sobie już tutaj dałem kolory na czubku, żebym jak będą stały, to żebym wiedział. Z reguły i tak pakuję do środka. I proszę bardzo, tutaj mamy następujące kolory. Mamy tak, medium brown, aluminium, grey green, light grey green, uwaga, Kawasaki green i Nakajima green. I faktycznie, ja sobie sprawdziłem samoloty właśnie, malowania kolory tych samolotów i faktycznie, tutaj mamy użyty kolor na przykład Nakajima Green. Czyli tak jak ja będę Nakajima malował, no to akurat tym, ale na przykład inne samoloty były troszeczkę innym kolorem malowane. Tu mamy w tym kamuflażu takim ciapkowatym, cały samolot jest koloru srebrnego, aluminium. I tutaj robimy plamy właśnie Kawasaki. Ale oczywiście, jeżeli ja będę robił tego swojego Ki-84, który będzie obdrapany po prostu z tym kamuflażem takim popękanej ziemi, srebrne będą takie linie, no to wiadomo, że będę malował tutaj tym Nakajima Green. Nakajima Green, tak, tutaj, o rany, tu też jest Nakajima Green i tu jest Nakajima Green, a tu jest Kawasaki, okej, dobra. No właśnie patrzę, że tu mamy Ki-84 i Nakajima, dobra jest, okej. A tutaj właśnie mamy do innego samolotu japońskiego, używamy tak zwanego zielonego Kawasaki. Jak powinniśmy współpracować z tymi farbami? Teraz tak, coś wezmę i zaraz wracam. Wróciłem. I teraz tak, jakie proporcje daje thinnera? Tak, zacznę od kompresor. Na kompresorze mam ustawiony 1 bar. Jeżeli chodzi o proporcje, tak, jeżeli aerograf to będzie... Aerograf jest oczywiście Fine Art 180X i tu mam dyszę 3.0.3. Jeżeli chodzi teraz tak o proporcje farby, no to jest tak, farba daje jedną część, jeżeli chodzi o thinner, daje tak samo jedną część. Wtedy mamy, posłuchajcie, bardzo fajną farbę do malowania większych powierzchni, jak i również nawet małych wzorków. No oczywiście nie na 0,3, tak? Tu by trzeba było 0,3, ale na przykład ja sobie przygotowałem tutaj właśnie masę plastyczną do kamuflażu. I zaraz sobie pomalujemy jedno skrzydło w kamuflażu, takim jak zaleca nam na przykład, proszę bardzo, że bierzemy sobie light grey green, to jest od spodu, ale tu bierzemy sobie tak, dark earth i Nakajima. I tu sobie w tej chwili odstawiamy te farby, a jeżeli chodzi o spód, to bierzemy grey green. Nie, przepraszam, tu bierzemy do kamuflażu
używamy light gray green, czyli bierzemy light gray green, tak, i to będzie od do spodu. I zaraz Wam to właśnie pokażę, jak to wygląda. Drugą część pomaluję, posłuchajcie, srebrną farbą. Czyli biorę swój nieśmiertelny aerograf, biorę sobie thinner. Dziesięć kropli thinnera. Wymieszamy sobie farbkę. Dzióbki są praktycznie identyczne. Dziesięć kropel farby dałem. Biorę taki już używany mocno pędzelek. Mieszam sobie farbkę tym pędzelkiem w środku. I jeszcze sobie w ten sposób. Mamy dość rzadką farbę. I teraz sobie bierzemy, po prostu ja najpierw sobie testuję tą farbę, zawsze wypsikuję ten początek tutaj. Tak. I mamy tutaj zieloną farbę, tak? Mamy położoną zieloną farbę, a jeżeli chodzi... Tutaj można naprawdę nieźle się bawić z tym aerografem. Ja dziwię się czasami, że niektórzy określają wszystkie, powiedzmy, znaczy aerografy fine arta określają jako Chińczyki. Naprawdę to są jedne z lepszych, tańszych aerografów. Kwestia jest po prostu nauczenia się malowania danymi farbami, a nie jest to wina aerografu. Po prostu też aerograf trzeba potrafić wyczyścić dobrze. To jest raz. I niestety tu trzeba tak samo, posłuchajcie, poza tym, że musi być czysty tu cały aerograf, ja zaraz Wam pokażę, jak i czym będę mył aerograf. No i tutaj proszę bardzo, mamy na przykład czarną płytkę i jak możemy sobie kryć dany kolor, tak? Tu z daleka maluję. No i mamy mniej więcej coś takiego. Możemy sobie bardzo fajnie, jak ktoś skleja 48, to powiem Wam szczerze, na trójce spokojnie może sobie jakiś kamuflaż wymalować. Ja to robię na wariackich papierach teraz dla zabawy. Gdybym założył dwójkę spokojnie na 48, można bardzo ładny kamuflaż, tylko z mniejszym dopływem powietrza trzeba byłoby po prostu to malować. No i mamy teraz tak, mamy właśnie, jeżeli chodzi o,
Proszę bardzo, tak się tą farbą przy tych proporcjach maluje. Można naprawdę się bawić. Czyli mamy, tak jak powiedziałem, ustawiamy sobie 1 bar, 0,3 dysza, 1 do 1 farba thinner i po prostu bawimy się dalej. Teraz ja sobie przy okazji od razu w pudełku, to jest Nakajima Green, ten co ja używałem. Tak, Nakajima Green jest ostatni, więc ja sobie w pudełku od razu namaluję, jaki to jest kolor farby. Bo lubię tak. Teraz posłuchajcie, jeżeli chodzi o czyszczenie, to już wam mówię, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o czyszczenie. Ja sobie nalewam na początku wody. Dobrze wypłukuję to, co ten duży nadmiar farby, jeżeli mi zostaje. Do zbiornika go po prostu wylewam. I teraz uwaga, piór, płyn czyszczący, używam ten właśnie na próbę, wkrótce będzie dostawa do sklepu właśnie, piór i to jest Airbrush Color, ale płyn czyszczący, to jest krótko mówiąc cleaner. Co na jak tym cleanerem? To jest środek przede wszystkim tak, do farb akrylowych, ma bardzo przyjemny taki owocowy zapach. Jakby jakieś mango, coś takiego. Powiem wam, jest rewelacyjnym płynem. Naprawdę przede wszystkim bardzo dobrze czyści aerograf. Nie jest jakimś bardzo śmierdzącym płynem do czyszczenia. Czyli na przykład jak przede wszystkim tak, nie śmierdzi, taką chemią nie wali. Śmiało mogę go polecić każdemu domowemu sklejaczowi, ponieważ rodzina lub ktoś tam, no nie wiem, powiedzmy reszta domowników, nie zostanie oskalpowany, nie wyleci na zbitą twarz po prostu z pokoju, że zasmrodził całe mieszkanie. Ja sobie często biorę jeszcze tak, jak właśnie farbami maluję, że sobie tu pędzelek wkładam do tego. Następnie biorę po cofnięciu igły. I powoli wylewam właśnie, czyszczę aerograf w ten sposób, żeby właśnie wszystko spłynęło. I przy okazji cofam jeszcze to, co może zostać w kanaliku. A teraz sobie wezmę, wiecie co, tak dla porównania, cleanera. No i ten cleaner od Miga ma bardzo intensywny zapach. Więc tutaj bym proponował zastanowić się, jeżeli macie dobrze wentylowane mieszkanie, po prostu to jasne, kupujcie firmową chemię, tak? Ja na przykład mam zmywacz, powiem wam, do aerografów Wamodu, ale to jest straszny hardcore. I nie polecę tego Wamodu nikomu, kto mieszka z jakimś małym plemieniem po prostu u siebie w domu. Teraz biorę farbkę brązową. Ponownie mieszamy sobie. Odstawiam. Biorę oczywiście thinner. Osiem i osiem. Dla was to kręcąc, właśnie w ten sposób to robię, żeby pokazać właśnie, jak odmierzam. Jak już będziecie wiedzieli dokładnie, jak ta dana farba maluje,
To już nie będziecie nic liczyć, tylko mniej więcej do pewnego poziomu będziecie wiedzieć, że tyle jest tinera, a tyle trzeba brać farby i po prostu nie będziecie się już bawić. Zawsze psikam sobie najpierw tu, sprawdzam, czy wszystko działa. Jest ok. Warto wypsikać, przedmuchać aerograf. I przykładowo farba bardzo fajnie kryje. Oczywiście jeżeli będzie Wam za transparentna, to po prostu dajcie mniej rozcieńczalnika. Nie będziecie mieli z nim problemu. To jest brązowa, którą już mam. I naprawdę, jeżeli chodzi o farbę, tutaj powiedzmy Miga, powiem Wam, że nie wiem, czy nie są troszeczkę lepsze od Vallejo. Chociaż ja maluję, powiem Wam, w zależności jaki model maluję, albo no zależy jakie mam kolory, tak? Od tego trzeba zacząć, jakich potrzebuję kolorów. Jeżeli potrzebuję kolorów na przykład do amerykańskiego lotnictwa, powiedzmy marynarki wojennej, no to wiadomo, że w tym momencie biorę farbę, no kończę farbę Vallejo. Nie wiem, co dalej będzie, czy będę dalej kupował Vallejo, czy pozostanę przy Vallejo, czy na przykład wypróbuję sobie farby na przykład Miga, jeżeli chodzi powiedzmy o właśnie ich użycie. Na pewno sprawdzę, posłuchajcie, kolorystykę. Jak wszystko działa prawidłowo. Teraz po prostu sobie wyczyszczę aerograf. Pozwolicie. I teraz sobie jeszcze sprawdzimy ten niebowy kolor, który używamy pod skrzydła. Czyli to jest farba 0259 Light Grey Green. I tak samo biorę sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Żeby nie zużywać za dużo farby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Mamy. Farba będzie dość rzadka. Tu od razu sobie zakręcę. No bo mamy 1:1. Jeżeli chcecie gęstszą, to wiadomo, po prostu dajecie 2 krople więcej, 3 krople więcej. No według Waszego uznania grunt, żeby Wam się nie zapchał aerograf, tak? Pamiętajcie, że to będzie farba dość transparentna, tak? Że jak sobie weźmiemy, powiedzmy, tu nie będzie taka mocno kryjąca farba. Teraz damy na full. Troszeczkę mogłem lepiej wymyć spód aerografu. Znaczy aerograf, bo troszeczkę pyli. Ale dość dużo dałem powietrza. Mamy coś takiego, a ten kolorek light będzie gdzieś tutaj
Widzicie, że jest w miarę transparentna ta farba. Przebija przez nie w tej konsystencji, tak? Więc jeżeli będziecie cudować z różnymi liniami podziału, powiedzmy, czy innymi, no oczywiście sobie możemy, jeżeli nie chcemy mieć takiego przezroczystego, powiedzmy, żeby nam przebijał podkład, chcemy mieć taki ładnie pomalowany kolor, no to proszę bardzo, po prostu sobie, ja zawsze robię w ten sposób, że maluję jedną warstwę farby cienką, czekam sobie i dopiero jak tamta farba wyschnie, no to wtedy sobie dopiero poprawiam, no ile jest taka konieczność, tak, poprawiam sobie w tym momencie dany kolor, tak, ewentualnie no można innym kolorem, na przykład tym wziąć i na przykład po pomalowaniu tym kolorem, powiedzmy ciemniejszym, porozjaśniać sobie, powiedzmy, pola odpowiednie tym kolorem, tak, to będzie pomiędzy, bo jeżeli ktoś będzie używał następnie reszty całej chemii, no to wiadomo, że i tak farba zmienia nam kolor, tak? Odbarwia się. Zresztą wystawicie na dwór, już będzie inny kolor, więc trzymajmy się kolorów, ale też bez przesady. Mam nadzieję, że udało mi się Wam jakoś pomóc rozgryźć niektóre rzeczy. Bohaterem dzisiejszego programu był zestaw farb akrylowych Amo by Mick Jimenez. Zestaw do samolotów japońskich z II wojny światowej, składający się z farby brązowej, aluminiowej, następnie mamy takiej szaro-zielonej, tak, do spodów, to jest metalik, ten, to jest właśnie ta seria metal, ale uwaga, to jest mat. Jeżeli chodzi o aluminium, metal, to jest taki błyszczący kolor. Tutaj jest potrzebny kolor takiego utlenionego właśnie aluminium, tak jak wyglądały samoloty w realu, tak? My chcemy zawsze troszeczkę mieć lepsze niż w realu. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do sklepu. Link do zestawów farb Amo by Mick Jimenez znajdziecie oczywiście na dole filmu. Tak samo będzie podlinkowane do filmu, będą również na przykład płyny. No na przykład, patrzcie, ten chipping będzie też podlinkowany, będziecie mogli sobie chippingować, jak i również inne zestawy, na przykład do Vallejo. I do Was zostawię wybór. W każdym razie tak, tinery, cleanery, zestawy farb są w tej chwili dostępne, zapraszam do sklepu. Jeżeli będę oczywiście tę pełną ofertę AMO wprowadzał systematycznie do sklepu, jeżeli nie zauważycie jakiegoś, który Was interesuje, napiszcie do mnie na przykład przez stronę, przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego pod adresem www.tankmodels.pl. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was.